Dzień dobry, witam. Słowem wstępu chciałbym przedstawić, przybliżyć cel, ku któremu będzie podążała twórczość na niniejszym kanale, czego będzie się tutaj można spodziewać, dla kogo będzie skierowana treść tego kanału i w jakim celu. Głównym celem będzie przedstawienie w możliwie najprostszy sposób naukę programowania w języku C. Ale dlaczego akurat C? To opowiem za parę minut. Chciałbym, aby bez względu na wiek widza oraz jego stan wiedzy informatycznej, uwaga, ważne słowo ze względu na dalszy etap wprowadzenia, mógłbym zapoznać się z przedstawianą tematyką. A czegoż ta tematyka będzie dotyczyła? I tutaj pojawia się coś nowego, czego chyba jeszcze przynajmniej na polskiej scenie YouTube'a nie znalazłem w tej dziedzinie. Prowadzona forma kursu nauki programowania w języku C nie będzie odbywała się na zasadzie podobnej do metody prowadzonych we wszelkiego rodzaju podręcznikach, literaturze do programowania, czyli wprowadzamy do systemów liczbowych, później co to jest zmienna, jaki ma zasięg, a jak działają pętle, a funkcje, nagłówki, biblioteki itd. Owszem, to wszystko się pojawi, ale jakby podstawą do omówienia kolejnych funkcjonalności i funkcji, możliwości języka, będzie pisanie konkretnych programów w locie. I tutaj również jest pewne ważne założenie. Otóż jak można się teraz domyślać, chodzi o czułą nazwę tytułu kanału Inżynier Programista. Fundamentami do nauki programowania będą pomysły na wykonanie jakichś konkretnych programów, które będą mogły mieć zastosowanie praktyczne, na przykład dla inżyniera. Czyli jakiś konwerter jednostek, kalkulator ugięcia belki, wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych zadanego elementu. No tak, aby na własne potrzeby potrafić napisać sobie jakąś pomoc, narzędzie do pracy. No i czy tylko dla inżynierów? Otóż również grono odbiorców niech będzie znacznie większe. Czy to uczniowie szkół podstawowych, studenci lub zupełnie inne osoby niezwiązane z inżynierią czy z programowaniem, które na podstawie prezentowanych przykładów zechcą się zainteresować poznawaniem tajników programowania czy też samej inżynierii. Jakie zakresy wiedzy inżynierskiej przewiduję? W głównej mierze obszar mechaniki, wytrzymałości materiałów, może trochę teorii mechanizmów, elementy fizyki, matematyki. Nawiązując do teorii mechanizmów, z tą teorią to pewnie wiecie jak jest. Czym się różni teoria od praktyki? Słuchajcie, jeszcze za czasów studenckich krążyło takie powiedzenie. Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa. Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, ale nikt nie wie dlaczego. To może na tym kanale połączymy teorię z praktyką? Czyli co, nic nie będzie działało i nikt nie będzie wiedział dlaczego? Ano zobaczymy, może nie będzie tak źle. To teraz przejdźmy do tego, o co mi chodziło z tą wiedzą informatyczną. Ano o to, że ze względu na może trochę większą trudność nauki języka C w porównaniu do innych języków Java, PHP, C++, Python czy Ruby, będziesz mógł zobaczyć, jak wygląda to programowanie od podszewki, na co trzeba i jak bardzo zwracać uwagę, abyś miał pogląd na to, z czym to się je. Może zastanawiasz się nad tym, czy zostać w przyszłości programistą? Otóż bardzo chcę tu zaznaczyć i żeby to była jasność, nie jestem zawodowym ani profesjonalnym programistą. Wykorzystuję język C tylko i wyłącznie po to, aby pisać dla siebie do pracy narzędzia, które mi w tej pracy będą pomagać. Dlatego z wieloma rzeczami nie będę bardzo wchodził w szczegóły, no chyba, że zajdzie taka potrzeba. Oczywiście, gdyby w trakcie oglądania pojawiły się pytania, zawsze można napisać, zapytać, a jeżeli będę w stanie, postaram się odpowiedzieć, o ile no, mój stan wiedzy na to pozwoli. Teraz jeszcze coś by można było powiedzieć o języku C. Przez niektórych uważany za przestarzały, przez niektórych, że niepotrzebny, ale jak się okazuje, nie do końca tak jest. C jest wiekowy, to prawda, powstał w 1972 roku, czyli nagrywając ten odcinek w 2019 roku, to przeszło 47 lat. Czyli dopiero 11 lat później, w 1983 powstaje, pewnie każdy słyszał o takim języku jak C++. Ale język C jest właśnie podwaliną wszystkich tych znanych lub nieznanych przez Was języków programowania, czyli C++, Python, PHP. Tak więc gwarantuję Wam, że jeżeli przekonacie się do nauki programowania i przyswoicie sobie nawet podstawową wiedzę z programowania w języku C, tak żaden inny, bardziej współczesny język programowania nie będzie Wam sprawiał problemów. No i chyba tyle słowem wstępu. Wyszło chyba tego ględzenia sporo. A czego nie udało mi się dopowiedzieć, to myślę, że wyjdzie w praniu w kolejnych odcinkach. Pora na przygotowanie stanowiska pracy, takiego swoistego laboratorium doświadczalnego. Tak więc niech stanie się pulpit,
I mam tu przygotowane narzędzia, które będą nam potrzebne. W zasadzie potrzebujemy dwóch rodzajów narzędzia. Pierwszy rodzaj narzędzia to notatnik, żeby napisać kod, a drugie narzędzie to kompilator, który pozwoli zapisany kod przekompilować na język, na kod wykonywalny, na kod maszynowy, tak aby można było uruchomić i zobaczyć, co fajnego napisaliśmy, stworzyliśmy i czy działa i tak dalej. Jak widzicie, pracuję na Linuxie, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ materiały, które będę przygotowywał, będą tak dopracowane, aby niezależnie, czy ktoś pracuje na Windowsie, czy na Linuxie, mógł te programy kompilować, uruchamiać i pogłębiać swoją wiedzę. W przypadku Linuxa, zwykle domyślnie każda dystrybucja Linuxa ma zapisany edytor, który w standardzie będzie pozwalał na zapisywanie plików w języku C z uwzględnieniem kolorowania składni. No i na przykład teraz, jakbyśmy sobie nawet napisali bardzo taki, no powiedzmy, fragment programu, który na dobrą sprawę jeszcze nic nie robi, ale to kiedyś się o tym zajmiemy. Teraz, gdy sobie ten fragment zapiszemy, a niech tutaj będzie jakiś kod, nadpiszemy sobie, to widzimy, że składnia nam się pokolorowała. Po co to kolorowanie? Ano po to, żeby nam było łatwiej się odnaleźć w programie, widzieć, kiedy mamy do czynienia ze zmiennymi, z funkcjami, z na przykład typem zadeklarowanej tam funkcji czy zmiennej. Aby, jeżeli tych linii urośnie nam bardzo dużo, łatwo można było się odnaleźć i wiedzieć, czy mamy, z jakim słowem kluczowym mamy do czynienia. Teraz, jakie takie najbardziej popularne programy są? Pierwszy, który tu pokazuję, Notepad++, to jest program w głównej mierze przeznaczony na Windowsa. I tutaj widzimy fragment jakiegoś kodu napisanego w języku C++, ze względu na to rozszerzenie, które widzimy, CPP. Kolejny program, który jest uniwersalny, czyli na wieloplatformowy, tak powiedzmy, Visual Studio Code. No a tutaj teraz widzimy, że pokazuje mi instalację pod dystrybucje Linuxowe, ale jeżeli przejdziemy do sekcji Download, to tutaj zobaczymy, że mamy i na Windowsa, i na Linuxa, i nawet jakby ktoś chciał na Maca zainstalować, to nie ma większego problemu. Kolejnym bardzo potężnym narzędziem jest Eclipse. Tu widzimy w treści, że do bardzo wielu językach jest używany. Oraz bardzo duże narzędzie wydane przez Microsoft, Visual Studio, są podobne nazwy. Można również z tego narzędzia sobie uruchamiać, ale ja mam ciekawszą propozycję. Jest to program, który widać, że jego wsparcie zakończyło się w 2015 roku i nie jest już wspierany, ale ze względu na to, jakie programy będziemy pisać, będzie w zupełności wystarczało nam korzystanie z takiego programu. Bardzo ważną cechą jest to, że można ściągnąć wersję portable, którą możemy uruchomić na Windowsie bez instalacji. I to jest o tyle fajne, że jeżeli na przykład piszemy sobie narzędzie do pracy i mamy taką możliwość, że pracodawca zezwala nam na u swoich komputerach uruchomienie programów, to możemy sobie napisać źródło, przygotować, skompilować i uruchomić. Nie trzeba wtedy nic instalować, a uruchamiany program również jest uruchamiany bezpośrednio po skompilowaniu. I to dzięki temu łatwiej nam będzie uruchamiać. Także bardzo polecam zapoznanie się z tym programem lub z Eclipse'em lub z tym. Także to jest głównie do kompilowania nam będzie służyło. Natomiast w Linuxie no to mamy standardowo GCC i to jest domyślnie instalowane. Jeżeli z jakichś tam przyczyn nie będzie, to pokażę, jak taki kompilator się instaluje. I to będzie już w oddzielnym filmie i pokażę, jak sobie przygotować środowisko do pracy na Windowsie, jak sobie przygotować środowisko pracy na Linuxie. I uwaga, pokażę jeszcze to z wykorzystaniem maszyn wirtualnych. Po to, że na przykład, jeżeli ktoś się boi, że coś sobie tam, nie wiem, namiesza w systemie, potem będzie musiał to przeinstalowywać, uruchamiać, coś jeszcze innego,
Myślę, że współczesne komputery nie będą miały problemu, żeby pociągnąć uruchomienie dodatkowego systemu po to, aby sobie czy spróbować różne środowiska, czy żeby bezpośrednio pod taką maszyną wirtualną sobie pisać programy i uruchamiać. Można dzięki temu sprawdzić, że na przykład, nie wiem, pracujecie na Windowsie, kompilujecie program, sprawdzacie, działa na Windowsie, a z ciekawości chcecie sobie go skompilować, czy rzeczywiście tak fajnie jest, że to jest na wielu platformach i skompilujecie sobie program na Linuxie i on się wam uruchomi. Także to oczywiście jak najbardziej. Mało tego. Istnieją programy typu emulatory na system Android, także jeżeli źródło, które napiszecie w języku C, no oczywiście z podstawowymi funkcjami, skompilujecie w takim emulatorze w telefonie z systemem z Android, no to będziecie mogli ten program sobie uruchomić w telefonie bez większego problemu. I to Wam też pokażę w przyszłości, jak się za to zabrać. I o ile to może być dobre jakieś uruchomienie, czy nadzór nad jakimś programem, czy jakimś elementem automatyki, czy na przykład systemy IO-linkowe, gdzie niektóre ustawienia binarne nie zawsze są możliwe bezpośrednio do wprowadzenia do systemu, więc możecie sobie szybko napisać taki program, który będzie Wam pomagał zarządzać danymi wejściowymi, wyjściowymi sygnałami i zwiększać wydajność pracy. Także myślę, że to będą ciekawe rzeczy. No i myślę, że chyba na ten moment tyle. W kolejnych odcinkach myślę, że będę pokazywał, jak sobie to wszystko pouruchamiać i zacząć pracę. Także dziękuję.